Przespaliśmy spokojnie noc, cały dzień byliśmy sami i wczoraj pod wieczór przyszła taka para, takie małżeństwo z synem i pytają się do nas, on tak patrzy, podziwia ten samochód i mówi, jak się śpi na tej plaży? No jak się śpi na takiej plaży? No cudownie, to jest po prostu bezsenne. Powiem Wam szczerze, że nie oczekiwaliśmy czegoś takiego w Grecji, że uda nam się jeszcze znaleźć takie miejsca, gdzie możemy być sami. I po prostu tak sobie nawet myślę, wiecie co, że wolę to niż jakaś chata na Bali. No ale jak już tak sobie wszystko powymieniasz sam, to będziesz wiedział, prawda? No to ci wiem. No właśnie. No tak. Może się nauczy właśnie. Teraz mówię, że trzeci raz coś rozpie... Nie, tego. To takie szyny duże teraz muszę kupić w Salonika, no ale chyba... Ale to w budowlanym chyba, tak? Grecja to chyba no. nie jest takie... No nie no, jednak to... Kupię co? Jak kupisz szyny w Salonikach, no to mamy lodówkę. Jak nie, to miesiąc czasu bez lodówki. Misja na dziś, kupić prowadnice, takie szyny, tak, do tej lodówki, żeby to naprawić. Nie wiem, czy się uda, bo to one są dość takie, wiecie, taki duży rozmiar, to nie jest taki standardowe, co można kupić, no ale zobaczymy. Jesteśmy blisko Tesalonik, tak więc jest tutaj parę takich większych sklepów, więc gdzieś może się uda. Furniture stuff. Furniture? Yes. And you don't know any shop like that? I know, but I'm pretty sure that it doesn't have something like that. Yeah, big. Because I can get it on internet here. It is Marjoglu, but it is 500 meters away from us. If you go up the road, you will not go on your left. Can you show it on the map? Thank you. Neocom. Okay. Okay, thank you. No problem. Nie mają tutaj takich szyn, bo no to jest taka specjalistyczna rzecz, a tu takie podstawowe rzeczy mają. Pan nam pokazał na mapie, może w tym sklepie będzie, ale też nie był pewny. Na pewno możemy kupić online, ale gdzie wysłać?
4:31. No i przyjechaliśmy 2 minuty za późno, jest zamknięte, ale są pracownicy i właśnie niedźwiedź tam z nimi rozmawia. Pokazuje im, czy w ogóle coś takiego oni tam mają w sklepie. To wtedy będziemy wiedzieli, czy jutro chcą przyjechać, czy nie, nie? Bo tak to kurczę nie wiadomo w ogóle. Nie ma tego tu, nie? No to nic, to się spytamy w DHL-u, bo to jest chyba jedyne wyjście, żeby po prostu tam nadać, wiesz, kupić online, jak to widziałeś takie? Nie wiem właśnie, czy to kurwa widziałem w Grecji teraz. No cholerę. No. No trudno. Jadzie. Ta druga. Czy zapowiada się dobrze? Między tymi krzakami się zlewa. Nie jest aż tak strumno. Widzę tylko takie kamienie trochę. Myśmy tak nie pojechali na tych kamieniach, nie? Nie? Dobrze będzie? No bo będzie go rzucać na tych kamieniach, cholera. Nie, to zostańmy tu na górze i sobie będziemy szli na spacer, co nie jest daleko. Po prostu postaw, bo może pójdźmy, pobadajmy w ogóle, wiesz? Bo jak na jedną noc, to może nie warto. No tutaj to nie wygląda najlepiej. Na filmie nie widać, ale są dość duże takie dziury i naprawdę jest stromo. No i najgorsze, że to nie jest taki stabilny grunt, tylko się te obsuwają, nie? Te kamienie po prostu. Jak to będzie lecieć, to... No nic, idziemy. Zobaczymy. Jesteśmy strasznie zmęczeni, bo w sumie dzisiaj cały dzień żeśmy jechali tam z przerwą w Salonikach, tam w tych sklepach, ale to męczące jest. No pięknie, tylko jak człowiek jest zmęczony, to taki trekking, to niekoniecznie jeszcze zejść, to zejść, ale jak przyjdzie wejść na górę, mam nadzieję, że plaża będzie dobra i ja nie będę chodzić. Zjechać na górę. No właśnie, zjechać to zawsze łatwiej się sturlasz, ale żeby wjechać potem. No, prognoza pogody jest dobra na najbliższe dni. Nie zapowiadałem żadnych deszczy, to na pewno nie rozmyje tej drogi. Ale takie właśnie usuwające się kamienie to nie za bardzo dobry
grunt. Jak ja kocham tą naszą nawigację. Tutaj widzę, że jest inna droga. Doszliśmy do innej drogi, która jest po prostu super. Jest droga szutrowa, ale naprawdę w bardzo dobrym stanie, więc wcale nie musimy zjeżdżać tą straszną po prostu drogą z tymi kamieniołami. Dlatego ta droga jest zarośnięta, bo nikt tędy nie jeździ, bo wszyscy jeżdżą tędy. O! Tu, proszę, jest piękna droga do plaży. Niedźwiedź już tam pognał. To trzeba będzie po prostu tą drogę znaleźć. O rany! Zobaczcie, jaka fajna mała plażyczka. Super. Na pewno tu zostajemy. No i mamy naszą, chciałabym powiedzieć, private beach, ale niestety nie jest private. To nie będzie nasza prywatna plaża, bo tam na końcu plaży, nie wiem czy widać, ale na samym końcu jest jakaś rodzinka z dzieckiem i przyjechali, zgadnijcie czym, osobowym samochodem. Tak więc jest droga i w tą stronę, wzdłuż wybrzeża, która po prostu jest szutrowa, ale super łatwa. Przynajmniej wygląda płasko, wyrównane, ogarnięte i w ogóle. No więc powiem frustracji, że tak powiem, sięga zenitu. Niedźwiedź poszedł po samochód i będzie szukał, jak tutaj wjechać. No a pies był zmęczony, więc ktoś musiał z psem zostać. My poczekamy. Ja wiem. Podoba ci się twoja nowa plaża? Tak? No jedzie, już jedzie, tak? Nasz pan jedzie w końcu. Już słońce zdążyło, prawie zachodzi tam za górką. Znaczy... Zjechałem tam. Tą drogą zjechałeś? No bo nie mogę zawrócić. Nie mogłeś zawrócić tam? No tak. Spadłem to wszystko. Tam postawię na piachu, nie? Nie, gdzie na piachu? Tam. Tu, gdzie stoimy. Tu? No oczywiście, że tak. Gdzie mi się tam będziesz pchał? Jeszcze mi przygód potrzeba. Stój! Ale nie, czekaj, odwrotnie. No, właśnie miałam mówić, ale już nie śmiałam prosić. Dziękuję. Kuchnią do plaży, bo ma nie być wiatru. Tak jest ładnie, spokojnie i tak podobno ma być. Stop! Trochę do przodu. Właśnie trochę trzeba się zawsze pobawić z tym, żeby znaleźć poziom. O, teraz.
tak. O, był na moment. Jest super. Pięknie. O właśnie. O tu. Dużo lepiej. Bardzo fajnie. Piękna plaża. Ciężko będzie stąd wyjechać, to już wiem. Przyjechaliśmy na tą plażę, to tutaj na końcu tej plaży była taka rodzina z malutkim dzieckiem i oni już pakowali się, bo no już się robiło, wiecie, zachód słońca, koniec dnia. Przespaliśmy spokojnie noc, cały dzień byliśmy sami i wczoraj pod wieczór przyszła taka para, takie małżeństwo z synem i pytają się do nas, on tak patrzy, podziwia ten samochód i mówi: jak się śpi na tej plaży? No jak się śpi na takiej plaży? No cudownie, to jest po prostu bezsenne. Powiem Wam szczerze, że nie oczekiwaliśmy czegoś takiego w Grecji, że uda nam się jeszcze znaleźć takie miejsca, gdzie możemy być sami. I po prostu tak sobie nawet myślę, wiecie co, że wolę to niż jakaś chata na Bali, bo wiecie, no to pięknie tam wygląda na zdjęciach, ale tak szczerze powiedziawszy, to wiecie, te budy tak jedna przy drugiej są, że po prostu ty sąsiada słyszysz, a kto ty wiesz, kto będzie twój sąsiad? A jak to będzie jakaś rodzina z jakimiś dziećmi, które wrzeszczą cały dzień, albo nie wiem, jakaś tam młoda para, co się migdoli 3 razy dziennie. Ja nie mam nic przeciwko dzieciom, ani jakimś tam, wiecie, barabara, ale no czasem to potrafi uprzykrzyć urlop, nie? A my po prostu mamy wybór w tym, gdzie chcemy być, bo nie jest, że wykupiliśmy sobie 2 tygodnie gdzieś tam i po prostu przyjechałeś i już musisz być, bo jak się nam gdzieś nie podoba, to się pakujemy i jedziemy dalej. A jak się nam nie, a jak się nam podoba, no to znowu możemy zostać no praktycznie tak długo, jak mamy na to ochotę. I to jest bezcenne. Powiem Wam szczerze, że mamy piękny kawałek życia. Naprawdę piękny, jak każdego dnia, takiego pięknego, jak dzisiaj wstaję i tak sobie myślę, Boże, jaka teraz jestem szczęśliwa. Jakie to jest po prostu piękne, jak niedużo do szczęścia potrzeba. Jak właśnie to, ta wolność wyboru, ta swoboda, ten brak napięcia. Piękne. Jeżeli Wy myślicie o jakichś podróżach, o zmianach w życiu, wiecie, to życzę Wam, żeby Wam się udało i po prostu nie przestańcie marzyć. Bo my też, to był proces, to nie jest kurczę z dnia na dzień, to rodziło się w naszych głowach, to my mieliśmy przedtem trochę inne plany, to miało być wszystko inaczej, tam jeszcze tam bardziej chcieliśmy, wiecie, jakąś tam się dorobić i wszystko miało być inaczej, ale potem wszystko gruchnęło i po prostu żeśmy stwierdzili, że dupa tam, albo teraz, albo nigdy i żeśmy, to była najlepsza decyzja w naszym życiu. Dla nowych widzów to ja polecam, żeby poczytać trochę mojego bloga, będzie łatwiej zrozumieć, co ja tutaj filozofuję, tak? I dlaczego kanał nazywa się Pcham do przodu. Linki oczywiście zawsze są w opisie. Thank you.
sobie nogi pomocne. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. No za długo to ona tu nam nie poopowiada, bo tutaj tyle ciekawych rzeczy jest, tak więc chodzi i eksploruje. A, siadłam sobie tutaj przy brzegu, nóżki pomoczyć i wiecie co, fajne te Halki Diki, muszę wam powiedzieć, że Halki Diki pamiętam z takich folderów, wiecie, z biur podróży, bo zawsze były meteory i Halki Diki, nie? Taka wycieczka objazdowa albo taka pół na pół, że tam tydzień leżysz na plaży, tydzień zwiedzania. I zawsze te Halki Diki i meteory, bo te meteory faktycznie są tutaj bardzo blisko. I my jesteśmy teraz na trzecim paluchu. Tam, dokładnie tam widać pierwszy paluch, końcówkę tego palucha. My jesteśmy w połowie drugiego palucha, a tam jest trzeci paluch. I ten trzeci paluch jest praktycznie niedostępny, bo tam jest taki obszar chroniony i należy do mnichów. Ja już o tym opowiadałam we wcześniejszych odcinkach. Jak nie oglądaliście, to sobie tam wróćcie. Ten drugi paluch, na którym jesteśmy, to jest taki jakby najbardziej zagospodarowany. Ale właśnie to, co nam się tutaj podoba, to tutaj nie ma takich wielkich, wiecie, jakichś ośrodków, takich resorts, takich, wiecie, wielopiętrowych, jak to właśnie w Turcji na przykład są, tam jak już na Rivierze, prawda, to są takie ogromniaste po prostu, a wieżowce po 10 pięter, tam pełno basenów, wszystkiego i tak dalej. Ja rozumiem basenik, bo ja też bardzo zawsze lubiłam jeździć do hotelów, też all inclusive, to jest bardzo fajne i to ma swój sens, bo jeżeli pracujesz i masz tylko tydzień urlopu, czy tam dwa, to ty musisz wypocząć, wiecie, to nawet nie ma czasu, to tak jak my jeździmy, to też jest męczące, to nie każdy sobie może po prostu pozwolić, bo to trzeba planować, to gdzieś pojedziemy, to nie zawsze wyjdzie, wiecie, nie każdy miejsce jest fajne, to ja rozumiem, że jak ktoś ma krótki urlop, jak najbardziej, a dalej bym wybrała po prostu jakieś takie zorganizowane może, a może już nie wybrałabym. No dobra, ale rozumiem potrzebę tych zorganizowanych wakacji. I polecam Halki Diki, naprawdę, nie tylko wyspy, tu jest naprawdę pięknie, jest zielono, plaże są fantastyczne, piękne zatoczki, tutaj po prostu co góra, słuchajcie, co górka, to jest zatoczka, za tą górką jest taka większa plaża piaszczysta, za tamtą górką, w tamtą stronę jest ta, też większa plaża, to jest taka malutka. I tu też mieliśmy ze dwa czy trzy samochody, że ludzie podjechali i zobaczyli, że my jesteśmy, to pojechali dalej, bo szukają na pewno takiej plaży jak my, żeby być sami. Więc polecam. Przyjeżdżajcie na Halki Diki. Niedźwiedź tam reperuje zamek do namiotu. Już po raz drugi młoda nam rozwaliła ten zamek. Wiecie, ona po prostu czasem jak chce wyjść, to sobie tam pazurkiem, wiecie, tak, bo ona widzi, że my tam otwieramy, to ona sobie tam tak haczy, 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 no i wiecie, długo nie trzeba czekać. I najpierw nam rozwaliła, jak jeszcze była szczeniakiem. No i potem żeśmy tak trochę tam, on się, wiecie, blokował, potem chodził, potem nie chodził i tak dalej. I w końcu musieliśmy go wymienić i to nie jest tak łatwo taki zamek kupić. Jak byliśmy w Turcji, to oczywiście takiego zamka nigdzie żeśmy nie mogli znaleźć. I przyszliśmy takie taśmy, takie rzepy, wiecie, kupiliśmy w pasmanterii takie rzepy. No i to jako tako tam się trzymało, to nie było takie super szczelne, no ale zawsze coś, bo to jest taka moskitiera. No i weź teraz bez moskitiery, jak my śpimy w krzakach wiecznie.
No i potem udało nam się kupić w Gruzji, też nie taki profesjonalny zamek, ale taki w pasmanterii z metra zamek, który jest wystarczająco długi, bo my dookoła potrzebujemy 2,5 metra. No to weź kup, najdłuższy zamek jest na 50 cm. Chyba, tak mi się wydaje, jaki udało nam się w takich pasmanteriach znaleźć, ale właśnie w jednej znaleźliśmy taki właśnie z metra, taki na rolce. I on był wystarczająco, no taki trochę mógłby być większy, no ale dawało radę. No i do tej pory żył ten zamek, aż już teraz dokończył żywota, no i znowu się zepsuł. Ale wiecie, jak to mówią, przezorny jest zawsze ubezpieczony i my kupując wtedy z metra, kupiliśmy dwie długości. Tak więc mamy zapas i niedźwiedź teraz wymienia. A ja tu chyba zostanę. Zrobiliśmy teraz taki nowy domek dla naszej lodówki, bo no nie ma teraz tej prowadnicy, szuflada nie działa. A więc tutaj, korzystając z tego, że mamy klapę, możemy zrobić takie zacienienie. I tam w środku jest lodówka.